Cześć, jest dzisiaj z nami Moto razr 50 Ultra. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się jej używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek, Mirosław Mazanec albo Pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę. Tam wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów, z tego też będę wrzucał. Dzisiaj Motka ogłasza wprowadzenie na rynek kilku produktów. Pierwszym z nich to jest tag. Wszyscy mają teraz swoje tagi i Motka też będzie miała swój tag. Ten tag będzie działał z Google Find My Device, w związku z czym nie tylko z telefonami Moto, ale z każdym telefonem z systemem Android. Tag będzie kosztował 170 zł, oczywiście bez złotówki. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą dzisiaj Motka ogłasza, to jest Moto G85 5G. Telefon, na który z tego co wiem wiele osób czekało, który ma całkiem sympatyczną specyfikację i który będzie kosztował w Polsce 1450 zł bez złotówki. Oczywiście on miał wejść w połowie przyszłego miesiąca, ale z tego co się dowiedziałem, on zaraz będzie już wchodził do sprzedaży, także na niego też długo czekać nie trzeba będzie. I Motka pokazuje dzisiaj tak samo składaki. Ten, który ja tutaj mam, to jest 50 Ultra. I on kosztuje 4999, czyli 5000 zł bez złotówki, ale Motka na początku przygotowała program odkupu, zwraca 1000 zł i do tego jeszcze dorzuca cenę starego urządzenia, które chce od nas odkupić. Także na sam początek ten telefon będzie 4 minus stare urządzenie, no to już się robi cena całkiem. I będzie jeszcze taka zwykła 50 i ona w połowie przyszłego miesiąca wejdzie. Ona będzie troszeczkę gorsza, dlatego że inny będzie procesor, tam będzie MediaTek Dimensity 7300X, tam będzie ekran zewnętrzny troszeczkę mniejszy, taki jak w zeszłorocznej modce flagowej, to teraz tamten flagowy ekran przechodzi do tej słabszej tegorocznej modki i troszeczkę inna optyka i tamten telefon będzie kosztował 4000 bez złotówki oczywiście, czyli 3999 zł. O, i tak wyglądają nowości Motki, natomiast my w tym momencie otworzymy sobie pudełko i też powiem Wam, co sądzę na razie o tym telefonie po 24 godzinach, tak można by powiedzieć, dlatego że wczoraj był taki specjalny pokaz i tam Motka zaprezentowała to urządzenie dziennikarzom i ja mogę od tego czasu się tym urządzeniem bawić, w związku z czym no, za dużo jeszcze na nim nie zrobiłem, ale wyskoczyłem gdzieś na miasto, pokażę Wam troszeczkę zdjęć, jak to wygląda. Natomiast pudełko. Pudełko jest fajne, jest efektowne i jest ok, takie jak być powinno, a nawet jeszcze więcej, bo oprócz tego, że pachnie, no bo Motka ma w zwyczaju to, że te pudełka jej pachną, tutaj był telefon, to tak, tutaj jest ładowarka, proszę bardzo, żeby nie było, o tak, więc rzecz niespotykana, tutaj są wszystkie kabelki, o, tutaj, proszę bardzo. I teraz się zastanawiacie, co to jest to zielone tutaj, prawda? No więc to zielone to jest część czegoś, co jest tutaj. I ja już to wyciągam, dlatego że Motka dorzuca do każdego, nie tylko tak, że recenzenci dostają, ale w każdym pudełku będzie dokładnie taki zestaw. Dorzuca specjalne etui. I to etui, nie dość, że po pierwsze fajnie, że w ogóle taki drogi telefon, więc wypadałoby, żeby było etui i to etui jest, o, takie, tutaj zaraz sobie te wszystkie rzeczy zdejmiemy, to nie dość, że to etui jest, to jeszcze to etui można nosić, o, tu się wczepia i można to sobie, a nie, tu się wczepia, o dobrze, tu się wczepia i to można sobie przewiesić przy sobie i nosić jak torebkę. Takie cuda, proszę Państwa. I tak jak mówię, fajnie, że w każdym, dokładnie w każdym telefonie takie coś będzie. A jeszcze tutaj nie wyciągnąłem tych papierków. Dobrze, to później wyciągnę. O, tak będzie wyglądał ten telefon w tym etui. Także zestaw sprzedażowy jest taki, jak być powinien, bo z ładowarką, no a dzięki temu etui, fajnemu etui, no to jest jeszcze nawet moim zdaniem troszeczkę lepszy. To ja składam ten bałagan i opowiadam o swoich szybkich wrażeniach z jednej doby z tym telefonem. Budowie się wiele nie zmieniło, 189 gramów to cudo waży, z tyłu ładny materiał, więc w zasadzie no, to etui dla ochrony, tak? Natomiast bez tego etui też da radę, tutaj nie ma żadnych szpar i szczelin, norma IP, muszę sprawdzić, IPX8, czyli można go zanurzać w słodkiej wodzie do 1,5 metra na 30 minut. To szacun, natomiast na pyły to już jest gorzej. Natomiast największa zmiana w tym modelu to jest to wyświetlacz zewnętrzny, na którym można sobie oglądać już aplikacje nie tylko tutaj odcięte, tak jak było w zeszłym roku, ale można je sobie oglądać tak samo w całości, w ten sposób to się zmienia. No i mamy do dyspozycji cały wyświetlacz. Proszę bardzo. Oczywiście tutaj nam to może przeszkadzać, więc jak nie chcemy, no to sobie robimy tak, ale doceniam za to, że jest taka możliwość. To jest oczywiście wyświetlacz OLEDowy, w środku jest AMOLEDowy, jasność maksymalna w środku 3000 nitów, tutaj 2500 nitów, jakoś tak, w każdym razie bardzo jasny wyświetlacz, tak? No akurat wczoraj była taka średnia pogoda, zobaczcie jak robiłem zdjęcia, ale i tak nie miałem najmniejszych problemów z zobaczeniem czegokolwiek. Tutaj to zgięcie, tak jak ja zawsze mówię, widać i będzie widać, ale to absolutnie nie przeszkadza. No także pod względem budowy jest tak samo, ale jest cały czas doskonale. Jak widzicie, pod każdym kątem tutaj możecie ten wyświetlacz, no tutaj już się nam zaraz wyprostuje. Nic nie skrzypi w zawiasach, nic nie trzeszczy. Naprawdę bardzo fajnie. I teraz tak, najważniejsza rzecz. Zobaczcie teraz, patrzcie. Widzicie, co to jest? I teraz czekamy, czekamy, czekamy. I moglibyśmy tak czekać kilka godzin. Jest w końcu pełnoprawny Always on Display. To nie jest, tak jak ja to nazywam, Sometimes on Display, tylko jest na ekranie zewnętrznym pełnoprawny Always on Display, które na stałe wyświetla nam czas, pogodę, stan naładowania baterii oraz powiadomienia z aplikacji. Więc w końcu Motka zrobiła to, o co wielu użytkowników ją prosiło. Ciekawy jestem, czy w następnym kroku takie Always on Display na stałe pojawi się tak samo w jej zwykłych telefonach, a nie tylko w telefonach składanych. Zobaczymy na tym ekranie zewnętrznym, co my możemy zrobić. A w ogóle jeszcze pokażę, czytnik linii papilarnych działa doskonale. Odblokowywanie twarzą, proszę bardzo. Jak widzicie, jest też dwukrotne uderzenie w celu zablokowania i odblokowania. No więc ekran zewnętrzny działa bardzo fajnie. Można sobie na nim, tak jak już pokazywałem, otwierać aplikacje i oczywiście to samo robimy sobie tutaj i możemy sobie ustawić aplikację tak samo, żeby ona nam przechodziła od razu z ekranu wewnętrznego na zewnętrzny, to już jak tam chcemy. Także no, pod względem tutaj tych wyświetlaczy jest naprawdę bardzo fajnie i myślę, że w tym momencie naprawdę więcej czynności będziemy wykonywać tutaj na zewnętrznym wyświetlaczu niż na wyświetlaczu wewnętrznym. No dzięki temu, że on jest taki duży, naprawdę to w końcu jest bardzo wygodne. Teraz tak, do działania absolutnie żadnych uwag nie mam, dlatego że mamy Snapdragona 8S Gen 3, czyli ten taki prawie flagowy procesor. Nie robiłem jeszcze testów syntetycznych, ale naprawdę tutaj wszystko śmiga. Także bez żadnych zastrzeżeń. Nie pamiętam, czy mówiłem, że obydwa wyświetlacze to są wyświetlacze LTPO, a odświeżanie 165 Hz. Czyli naprawdę tutaj mówimy o bardzo, bardzo, bardzo wysokiej płynności. Pamięć UFS 4.0, 512 i 12 GB RAM-u, więc tutaj też wszystko szybciutko nam się będzie ściągało, wczytywało i nie będzie żadnych problemów. No i jeszcze zdjęcia. Mamy 50 megapikseli ze światłem 1.7, jeżeli pamiętam, z optyczną stabilizacją obrazu, jeden obiektyw i drugi obiektyw to jest obiektyw tele. Tak samo z optyczną stabilizacją obrazu i dwukrotny optyczny zoom. W środku mamy 32 megapiksele, czyli nie mamy szerokiego kąta i bardzo dobrze, ja wolę, mówiąc szczerze, obiektyw teleportretowy. tutaj takie jest jego główne wykorzystanie. No i tak, wczoraj po premierze poszedłem troszeczkę na miasto, zrobiłem kilka zdjęć. Zdjęcia są ładne, zdjęcia mi się podobają, ale oczywiście na jakąś większą ocenę tych zdjęć, no to przyjdzie czas potem. Na razie to Wam pokażę te zdjęcia, pokażę Wam, jak nagrywa wideo ten telefon. Jest 4K i z przodu i z tyłu, brawo, brawo, tak to powinno wyglądać. No i zniknę, tak? W sensie, że to chyba tyle by było moich pierwszych wrażeń, które po tych 24 godzinach są naprawdę bardzo, bardzo pozytywne. Więc oglądajcie i co? Ja się już z Wami pożegnam. Do następnego urządzenia. Na razie, hej, cześć! Jeden, dwa, trzy, witam. To jest nagranie 4K. Jest stabilizacja, na ekranie wygląda to wszystko bardzo fajnie. Pod palcem mamy dwie wartości, w sensie dwukrotne przybliżenie i czterokrotne. No i z tego co widzę, jakość, przynajmniej na wyświetlaczu, jest całkiem. Przejdę się jeszcze kilka kroków, żebyście zobaczyli, jak wygląda stabilizacja, no ale tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że jest naprawdę nieźle. Dzień dobry, a to jest kamerka do selfie. Tutaj tak samo można nagrać film 4K i duży szacun za to, dlatego że wiadomo, że ten procek obsługuje 4K, ale niektóre firmy, które używają tego procesora 4K w kamerce do selfie nie oferują. Tutaj wszystko jest ok. Można sobie strzelić z selfiaka. No i to było w zasadzie na tyle, w związku z czym kłaniam się nisko i znikam.